Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy MTA Best Play. No, powiem wam, że już trochę czasu nie grałem naprawdę na tym serwerze. No, tydzień? Nawet nie, może nie. Ale no, już dawno nie nagrywałem żadnych Let's Play, ani z Best Playa, ani z innych gier. Dobra, lecimy sobie, dzisiaj odwiedzamy sobie WPS. Jak widzicie, skrót oznacza spinaczkę po sianie. I bez zbędnego pierdolenia lecimy sobie. Jak widzicie, tutaj mamy wyniki. Jak chcemy, to możemy. Jesteśmy koksami, to możemy je pobijać. Ja wam chcę tą arenę pokazać z powodu tego, że możemy znaleźć tutaj jedno z podków w grze. I tak chcę wam je, no, ją wam pokazać. Ja sobie będę tutaj, nie będę jakoś speedował czy coś szybko, tylko po prostu będę chciał tak wejść, żeby nie spać, bo ostatnio powiem wam, że udało mi się wejść tak bez za pierwszym razem, ale no jest ciężko, jest panowie ciężko. No widzicie, tutaj musimy się dobrze ustawić jakoś. To pamiętam jakoś raz to tak pod skosem czy coś w tym stylu trzeba robić. A no po prostu chcę tak wejść, żeby wam pokazać no w miarę drogę, żebyście mogli sobie obejrzeć. I też widzę, że mamy tutaj kogoś, no ktoś nas będzie gonił. Raczej nas nie dogoni, tak mi się przynajmniej wydaje. No tak, żeby wam pokazać tą podkowę, wejść, pokazać w miarę drogę, żebyście mogli sobie na gameplayu zobaczyć. No ktoś mnie goni, ale to nic. Bez, powoli, na spokojnie. O, widzę, trochę kasy mam, trzeba by było odłożyć. Dobrze idę, źle idę. Co teraz? O, dobra. Tu muszę jakoś wejść. Na spokojnie. Bez nerwów, nie ma co się stresować. Na spokojnie wchodźcie sobie. Bo z nerwami to szkoda tracić sobie nerwów na grę. Chociaż powiem wam, ja tak sobie tak traciłem na parkurze. Jest jeszcze parkur, tam też można dostać podkowę. Ale tam jest naprawdę ciężko wejść. No to jest hardcore po prostu, żeby tam wbić. Ja tyle razy próbowałem, pokonałem te pierwsze, no a później spadywałem, no to już mi się odechciewało. To jest najgorsze, że tam nie ma żadnych checkpointów czy coś w tym stylu. Tylko trzeba, no, koksić jak nie wiem co, być skupionym i te sprawy. A też tu będę chciał być skupiony, bo się może to źle skończyć zaraz, jak ja będę tak do was przemawiał. Ale miejmy nadzieję, że nie. Bo czym, no, ja będę ten, no, spadnę, to będę musiał kręcić dla was dłuższy odcinek, po prostu. Proste i logiczne, nie? Więc jestem już tu, nie wiem, powiem wam szczerze, którędy już wtedy poszedłem, no, wskakuj. O, ładne, koksu. Chyba nie tędy, nie tędy, nie. Muszę iść wracać. Zresztą, tu powiem wam, że drogi nie da się pomylić. Tak, to ten też. No bo ostatnio przechodziłem właśnie, zbierałem sobie na nowym koncie tą podkowę. Więc coś czuję, że jesteśmy no prawie w połowie drogi. O, widzicie, tam jest pusty szczyt. Ciekawe, czy jest tam w ogóle podkowa. O, właśnie, bo tam też może być, znajdować się. Podkowa jest w innym miejscu. Tylko najgorsze, że broń nie możemy użyć. Tak, to ja bym sobie tam przyświetlił. Bo w sumie da się do niej wejść. A wiadomo, może są dwie podkowy. Nie wiem, sprawdźcie to. Ja też to sprawdzę. No i chyba najgorsza część. Nie, to nie jest najgorsza część. Jedna z tych gorszych. Jak tu do cholery wejść? No widzicie? Jakiś skurczybyk. Trzeba bardziej na. O, na łuku sobie. Nie wiem, jak to. Jak to się nazywa dokładnie. Tak po łuku. Coś w tym stylu. O. Dobra. Koksu. Tu już nie skoczy. Wiedziałem. To idziemy na brzeg i tak. Widzicie? Nie udało się.
Nie wiem, a ktoś jak ten na tym serwerze pyka, trochę się zna. Widzicie, ja to robię tak na odpierdolonego, bo raz się uda, raz się nie uda, nie? Wypadałoby, żeby się udawało. Tak, żeby CJ nie spadł. Kuźwa, jak spadnie, to zabije. No co, jest no za blisko, podlazłem. Oh yeah, motherfuckers. Dobra, jest git. O, teraz jesteśmy chyba prawdopodobnie w połowie drogi. W tym właśnie ten jest, tylko powiedzcie mi, którędy ja mam iść. Nie, tu jest ślepy zaułek, to w tamtą. Tutaj. Yeah, jesteśmy. I znowu na górę. Pyk, i wyszliśmy z tego labiryntu. I tak, którą drogą? Którą drogą do tego świata? Chyba to. Nie pamiętam dokładnie. Najwyżej będziemy się wracać. Być może nie. No nie, to tu musimy iść. Kuźwa, nie pamiętam, żeby było tak tutaj niebezpiecznie. Ale w końcu musi być, nie? Złap się, dobra. Elegancko. Chmury już widzę, dochodzimy do chmur. Ale chyba powoli widać sufit, albo mi się wydaje. Czyli jesteśmy już coraz bliżej. No z każdym, no tym. Jak to mam powiedzieć? Z każdą balą tego siana jesteśmy bliżej. Tak to można powiedzieć. A tu już. O Boże, właśnie tego najbardziej nie lubię w tych parkurach. Dobra. Ja. Dobrze jest. I co? Ślepa uliczka. Widzę. To nie tędy. Fuck! No widzicie? Widzicie? No, już jesteśmy na szczycie praktycznie. Ślepa uliczka. Tam muszę schodzić ostrożnie. Tak, żeby nie spaść. Muszę tamtędy iść. O kurde. Tu już się zrobiło niebezpiecznie. No, ty mi tu nie kombinuj. Ostrożnie. No przepraszam was, że wprowadziłem was w błąd. Ale no niestety nie pamiętam dobrze z tej trasy. Przeskoczę? Przeskoczę. Może bym nie przeskoczył. Tutaj jest wszystko, bo tu może być czasami pułapka. Właśnie mi się daje, że jeszcze jeden jest taki ciężko się wchodzi rozdział tutaj. Właśnie nie pamiętam. No i najbliższe odcinki właśnie będą się pojawiać z arenami, tylko już nie z tymi. Raczej już będą się pojawiać z DM. To jest jedyna arena, którą przeszedłem. Chyba to jest najłatwiejsza. Aż też potrafi dać w kość. Nagrywamy już około 9 minut. Wow. Tak, to będzie tu. Tu będzie ta skurta posranie wejść. No ja pierdzielę, no. Właśnie tak mówiłem. Coś mi nie pasuje, lekko to wlazło. No, myślałem, że już spadnie. Bo tak mi się też parę razy zdarzyło. Oh yeah! Lecimy sobie z koksem. Muszę sobie przestawić na bardziej dynamiczniejsze ten chodzenie karty graficznej. Ta moja karta graficzna to jest taki szrot. O, jak widzicie, już jesteśmy, już widać szczyt. Nie możemy sobie wbić te wyniki czasowe, czy jak ktoś woli, czy przyjść po samą podkowę, czy
podjąć się tego, żeby to przejść, tak dla ciebie. Tędy teraz, tędy jakoś. I właśnie, patrzcie tu. Idziemy nie w lewo, tylko w prawo. I tutaj na szczycie mamy podkowę. Właśnie to. Ja sobie ją zabrałem. Więc jestem koksu. Żarty. Ale wiecie co też. Nie wiem, czy nie zobaczyć tamtą. Bo w sumie może nie widać. Nie, bo to jest chyba. Poczekajcie, jak ja tędy wchodziłem. Najwyżej wejdę sobie tu jeszcze. Chcę sprawdzić, czy tam. Ale nie, chyba by było to widoczne. Nie, dobra, raczej kończymy, bo to by było raczej widoczne, jakby była podkowa. Z takiej odległości to mi się wydaje, żeby było widoczne. Dobra, no to tak, żeby przejść, no to musimy wziąć niezły rozbieg. O, właśnie. I widzicie, kończysz po tor, wspinanie po sianie. Dobra, tak więc mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie.